Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj chciałbym Ci pokazać mojego króla, czyli test trwałości dressingu Nanolex, który, kurczę, no, wodnisty może bardzo nie jest, żelowy też nie, tak kurczę ciężko go ugryźć. Nie wiadomo, czy on jest piękny, czy mądry, jak to mówią, ale chyba bardziej mu do wodnistego niż do żelowego. Kurczę, ciężko, konsystencja taka naprawdę przyjemna. Propozycja filmu się pojawi, jeżeli chodzi o ten produkt, bo już był u mnie na kanale i też z testem trwałości. Teraz chciałbym Ci pokazać, zaaplikowałem go dokładnie 24 sierpnia. Tak? Sierpień? Nie, przepraszam, lipca, wakacje, lipiec, 07. Tak, no, lipiec. Zobacz, ile skurczybyk wytrzymał. Obłęd. Co? I co gorsze, że musiałem zdjąć felgi, bo żona już prosiła, moja najmilejsza, żeby założyć zimówki, a on ma się całkiem dobrze. Myślę, że 5 miesięcy to też by dokulał. Kozak, nie? Ale właśnie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o dressingi, to jest podstawa. Dobrze doczyścić opony. Maksymalnie dobrze. To nie jest tak, że złapiesz sobie mięciutki pędzelek i pojedziesz. Nie! Gruba szczota. Ja już kiedyś, propozycja filmu, jeżeli chodzi o czyszczenie, jak ja to robię, też się pojawi. Twarda szczota. Miększa szczota, drobniejsza. I to na przemian. I wtedy, jak naprawdę masz białą tę pianę, wtedy, jeżeli nawet to nie pomaga i widzisz, że jeszcze syf, tar remover. Też śmiało, też jeszcze wyjmuje. Więc tu jest podstawa wyczyszczenia opony. Ale kolejna rzecz, aplikacja i najlepiej, ja tak przynajmniej staram się kłaść tak dressingi, żeby przynajmniej 12 godzin stał. Przynajmniej. A najlepiej jak 24. Ten dressing pięknie wtedy opona przyjmie i są tego efekty wymierne. Oczywiście sam dressing w sobie też ma jak najbardziej istotne działanie, bo nie każdy dressing tyle wytrzyma, no nie oszukujmy się. Ten, jeżeli chodzi o płynną, żelową konsystencję, dla mnie jest królem. Wykończenie w macie, na jaką oponę bym nie kładł? Satyna, mat. Tutaj nie uświadczysz połysku. Jakość tutaj, cena do jakości jest tu naprawdę fantastyczna. Wydajność, poezja. Uwielbiam ten dressing. Zapach, no nie jest królem, no nie jest królem, jeżeli chodzi o zapach, śmierdzi. Najzwyczajniej śmierdzi. Ale za to siedzi, jak widzisz, w warunkach miejskich oczywiście. Bezlitośnie, tak naprawdę końca nie widać. Aż żal było kończyć ten test. Naprawdę, mi aż było przykro, bo chciałem go tak do końca dociągnąć. No ale niestety. Warunki mamy, jakie mamy i żona woli jeździć zimą na zimowych oponach. No dobra.
Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o test trwałości. Myślę, że pokazałem to, co miałem pokazać. Postaram się jeszcze raz kiedyś, może kurczę po samej zimie, zarzucić, żeby czy wytrzyma sezon letni na przykład. O, to też będzie niezły pomysł. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!